zaprezentuję Wam powerbank Raystone 10 000 mAh, czyli 10 amperogodzin. No i co już, będę chciał sprawdzić, czy on rzeczywiście ma tyle, ile ma zadeklarowane. Otworzyliśmy, dostaliśmy do środka. I co zawiera zestaw? Zestaw zawiera powerbanka i przewód do ładowania. Czyli dajmy na to, powiedzmy, że jeżeli mamy telefon, który ma 3000 amperogodzin baterię, ten powerbank powinien nam naładować ten telefon trzykrotnie. Także będę chciał sprawdzić, czy rzeczywiście on ma tyle, ile ma zadeklarowane na opakowaniu. Ma, z tego co widzę, dwa gniazda, które mają możliwość jednocześnie ładowania dwóch różnych urządzeń. No i spróbujmy go włączyć, czy coś nam się tu zaświeci. Wskaźniki ładowania, podepniemy może telefon przy okazji, zobaczymy. I ładuje nam. Gdzie te kontrolki są? Tu są trzy jakieś kontroleczki. Zobaczę jeszcze, posprawdzam w międzyczasie, jak będę Wam dalszą część testu przeprowadzał. Także zobaczymy, czy te kontrolki sobie tu zmniejszają się, czy to się pokazuje pojemność, bo z tego co widzę, tu jest jeszcze czwarta kontrolka. I może się okazać, że to jest po prostu pokazywana pojemność naładowania tego powerbanka. Jak wyjmę z ładowania? Czy to się świeci nadal? O, zgasło. O i właśnie mogę wzbudzić tym przyciskiem, mogę sobie to wzbudzić. Także zapraszam do kolejnej części filmu już z testu sprawdzającego rzeczywistą pojemność tego powerbanka. Także na razie, do zobaczenia. No i przyszła pora, żeby zaprezentować wyniki testu, jaki przeprowadziłem na tym powerbanku. Jak się dalej okazało, też nie zwróciłem uwagi. 10 000 mAh jest przy napięciu 3,7 V. Przy napięciu 5 V, czyli takim jak używamy do ładowania telefonów, jest tych amperogodzin 7400 mAh. No ale no cóż, przejdźmy dalej do sprawdzenia. Jak ja sprawdzałem, jak testowałem ten miernik, znaczy ten powerbank, za pomocą testera takiego USB firmy UNIT UT658. Jak to się odbywało, zaraz Wam zaprezentuję. Na tym testerze wyświetlają się takie parametry jak napięcie, jakie jest wysyłane z powerbanka, czy też z ładowarki, bo też ładowarkę można tym przetestować, obecną wartość prądu, jaki jest podawany i ile w danej pamięci, bo tu można 10 jest miejsc pamięci na wykonanie pomiarów i tu akurat na piątej pozycji naładowałem 2995 mAh. Następnie z powerbanka ładowałem kilkukrotnie telefony i inne urządzenia. Tu macie, jakie wychodziły mi pomiary: 6800 mAh przy jednym pomiarze, przy następnym pomiarze 6700, potem 6800, 6500. No i tu już wyszły takie wartości, gdy z ładowarki ładowałem tego powerbanka, czyli był ten tester podpięty
do ładowarki i podczas ładowania powerbank pobrał sobie 8900 mAh i tak mamy na 5 pomiarach. Do czwarki, do czwartego tam był zerowy, czyli w sumie 5 pomiarów. Miernik, no jako miernik, taki może nie miernik, tylko tester właśnie on się nazywa. Przejdźmy sobie na ten piąte miejsce w pamięci. Tu mamy przycisk do przełączenia się i też możemy przytrzymując wyzerować wartość. No i co ja zauważyłem? Podczas ładowania mam tu ten drugi telefon, jednak nie zabrałem kabla, zabrałem to. Więc wykonywałem ładowanie na telefonie, w którym jest dostępne szybkie ładowanie. I zobaczcie, a jeszcze może tak nadmienię, że w momencie ładowania wyświetlają tu się 4 diody, znaczy się wyświetla się tyle diod, na jakim poziomie jest naładowany powerbank, też jest to pomocne. Zastanawiałem się, dlaczego są różne kolory tych portów USB. Jednak przy ładowaniu właśnie ładowaniem szybkim, akurat my tu około 1,5 ampera osiągniemy, z portu niebieskiego osiągnąłem tylko 0,46 ampera. Przy ładowaniu jest to przewód fabryczny z telefonu i na tym jednym porcie właśnie miałem taką wartość, jak widzicie, 0,44 ampera, a na tym, proszę, niech się to troszkę rozpędzi, to samo urządzenie jest podpięte, on tu już zaczyna pracować. O, widzicie, skoczyło. 1,30 ampera, no mniej więcej powiedzmy, że ten telefon jest ładowany fabryczną ładowarkę, ma 1,5 ampera, 2 ampery wiem, że da się naładować tego powerbanka ładowarką taką szybką 2 amperową, bo taką akurat w samochodzie miałem i nią sprawdziłem, taką wartość udało się osiągnąć. Nie mam urządzenia, które by pobierało prąd taki 2-amperowy. Jednak tu 1,30 ampera może świadczyć o tym, że to jest na pewno więcej niż 1 amper. Jeszcze przepnę do tego portu poniżej. No i widzicie, co prawda nie jest to fabryczny kabelek, który został dostarczony do powerbanka. Widzicie, 0,46 ampera 43. No i to niestety tak nie chciało ruszyć. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo podpiąłem inne urządzenie. No podepnijmy na przykład już fabrycznym kabelkiem drugi telefon, który tu mam. Ten już niestety nie ma szybkiego ładowania, więc tu będzie pobór prądu inny. I już widzicie, na fabrycznym kabelku mamy z tego samego gniazda 0,96 ampera. Tu nie ma szybkiego ładowania. Ale jeszcze tamten przewód był USB typu C. Tu mamy mini USB. Tu mamy 0,96 i tu też mamy 0,96. Fabrycznie ten telefon ma ładowarkę 1-amperową. I teraz jeszcze wykonałem inny test przy pomocy lutownicy, którą się podpina do portu USB. Tu musimy ją zbudzić. Taką lutowniczkę mam. Powiem szczerze, że
jest ona fajnie się sprawdza. O, właśnie się załączyła. 1,22 ampera. Ona jest 8-watowa, czyli przy 5 voltach gdzieś około 1,5 ampera powinna pobierać. I teraz weźmy ją, przepnijmy do gniazda niżej. Tu jeszcze trzeba ją zareagować, bo ona też tu ma taki, ta lutowniczka, taki przycisk, który ją tam wzbudza. Zresztą ona też, nie zagłębiłem się jeszcze, ale jak ona leży dosyć długo, ona sama się rozłącza. I widzicie, z tego samego, z tego gniazda już mamy tu 1,22 ampera. Czyli jest wielce prawdopodobne, że tu będzie 2,1 ampera na obydwu gniazdach. Zastanawia mnie, dlaczego tu jest różnica w kolorze tych gniazd. I też, jak sami widzieliście, na innym przewodzie z jednego gniazda bez problemu ładowało prawie 1,5 ampera, na drugim gnieździe już tych 1,5 ampera nie udało się osiągnąć. Także takie, można powiedzieć, dwa teściki zrobiliśmy dwóch urządzeń, czyli powerbanka i testera gniazda USB. No i przy okazji zaprezentowałem lutowniczkę taką pod USB. Ogólnie wydaje mi się, że wart powerbank swojej ceny. Jak się będzie sprawdzał? No zobaczymy, jak wytrzyma. Troszkę mnie nie podoba się to, jak widzicie, o, z tego gniazda mamy 1,2 jeszcze i z drugiego gniazda też jeszcze, zobaczymy, też mamy 1,2. No tak jak powiedziałem wcześniej, niestety nie mam takiego jakiegoś urządzenia, którym bym sprawdził, czy tu rzeczywiście jest 2 ampery. No i tak na koniec jeszcze taka moja refleksja, no trzeba się przyjrzeć dokładnie, zobaczcie, jest dużym drukiem 10 000 mAh, czyli 10 amperogodzin, a w rzeczywistości do ładowania telefonu przy napięciu 5-woltowym mamy tych amperogodzin do wykorzystania 7400 mAh. No i cóż, także zapraszam do komentowania, jak zwykle do lajkowania, łapka w górę, łapka w dół, co kto woli, jeżeli się podobał, nie podobał film, taka opinia też jest dla mnie ważna, gdyż wiem po prostu, nad czym mam popracować i co się wam podoba. Także to by było na tyle. Zapraszam też na Facebooka. Na Facebooku też można się odezwać, jakieś pytanie zadać, jeżeli ktoś by chciał, odnośnie tego filmu czy innego. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, na razie. Cześć.